Często zadawane przez Was pytania, jak kadrować zdjęcia na użytek rysowania, malowania z nich, ale również jak kadrować zdjęcia w ogóle. Wielu z Was, wielu z nas zajmuje się fotografią. To dziedzina twórczości, która idzie w parze z rysunkiem i malarstwem. Doskonale obie te dziedziny się wspierają. Tak więc dzisiaj odpowiem na pytania przydatne zarówno dla fotografów, jak i rysowników i malarzy. Zapraszam serdecznie. Wszystkich z Was, którzy niedawno dołączyli do naszych zajęć lub są dzisiaj pierwszy raz, zapraszam do zakładki Filmy w lewym górnym rogu naszej strony na Facebooku. Tam znajdziecie wszystkie dotychczasowe lekcje, których było już ponad 500. Możecie z nich korzystać i uczyć się różnych nowych technik rysunku, malarstwa i nie tylko. Zapraszam serdecznie również chętnych do dołączenia do grupy OKO. W grupie OKO otrzymujecie moje dokładne komentarze i korekty do Waszych prac z zajęć. Zapraszam, link znajdziecie w opisie do tej dzisiejszej lekcji. Wystarczy wesprzeć pracownię kwotą 100 zł miesięcznie i można do grupy OKO dołączyć. Zapraszam gorąco. Dzień dobry wszystkim, dobry wieczór. Zapraszam na dzisiejsze zajęcia, bardzo ciekawe, zajęcia trochę inne niż dotychczasowe, w których odpowiem na często zadawane przez Was pytanie, jak kadrować zdjęcia w ogóle i jak kadrować zdjęcia na użytek rysunku lub malarstwa. Często robimy zdjęcia jako inspirację do późniejszego rysunku albo obrazu. Przygotowałem dzisiaj sporo zdjęć. W części w dużej to są moje zdjęcia, ale nie tylko. Tutaj akurat zdjęcie, które wykonałem rok temu w Krakowie, w centrum Starego Miasta, ulica Basztowa, która prowadzi do mojej pracowni. I tam kawałek dalej, co za zakrętem, jest Plac Matejki. Na przykładzie tego zdjęcia, które w całości wygląda tak, jest zdjęciem pionowym, pokażę Wam, że z jednej fotografii można uzyskać wiele, naprawdę wiele zupełnie różnych tematów. To zdjęcie już jest przeze mnie skadrowane w momencie jego wykonywania. Korzystałem z obiektywu o długiej ogniskowej, można powiedzieć obiektywu typu teleobiektyw, chociaż tutaj jeszcze nie jest to bardzo duże zbliżenie. Pokażę Wam zdjęcia wykonane przy użyciu teleobiektywu, który umożliwia od razu kadrowanie bardzo niedużych fragmentów. Jaki jest sens kadrowania w ogóle na zdjęciach, w zdjęciach, w fotografii i w rysunkach? Już pokazuję. Kadrując mamy detal, mamy wycięty fragment rzeczywistości, pozbawiony nadmiaru. I to jest podstawowy sens i cel kadrowania. Kadrowanie służy nam zwróceniu uwagi na jakiś fragment. Nagle z całości, która przed nami i na której dużo się dzieje. Ta całość i tak już jest zorganizowana jakoś przeze mnie, bo ten kadr wybrałem, ale przez dalsze kadrowanie lub przez użycie właśnie teleobiektywu możemy wybrać fragment i zdecydować, co chcemy pokazać, zdecydować, jaką kompozycję chcemy zbudować przede wszystkim. Jeżeli wybiorę ten kadr do zdjęcia lub do rysunku, bo na podstawie tego kadru przecież możemy zrobić akwarele na przykład, co pewnie uczynimy wkrótce, znalazłem zdjęć kilka, które będą dobrą inspiracją do akwareli. Nagle zupełnie inna historia pojawia się, kiedy tak właśnie zawęzimy nasz kadr. Mamy jasną sprawę, tramwaj ludzi i rytmy. Rytmy są bowiem tym, co w kompozycji działa bardzo mocno. Rytm tego słupa, kolejnego, położenie tramwaju, jego przód. Jak rozmieścić, jak skadrować zdjęcie, żeby było dobrze zakomponowane? Przede wszystkim nie powinno być wrażenia ścisku. Jeżeli bym zaczął kadrować to zdjęcie w taki sposób, że nadmiernie przytnę otaczającą ten tramwaj i okolice przestrzeń, jeżeli on zacznie się rozpychać w kadrze, straci pewną ilość przestrzeni, ilość powietrza pod sobą, nie będzie to wyglądało dobrze. Kadrując zdjęcie,
i w czystej fotografii, i pod kątem rysunku czy malarstwa, staracie się zachować pewien oddech, pewną odległość od krawędzi, tak żebyśmy nie mieli sytuacji, w której coś dotyka krawędzi, wylatuje z niej albo przykleja się zupełnie, tak jakbym teraz przykleił tył tramwaju do krawędzi kadru. Zwracajcie uwagę na wszystkie elementy, na to, co dzieje się dookoła. No, wiadomo, nie przytniemy zdjęcia w taki sposób, bo tramwaj ucięty do połowy nie wygląda za dobrze. Ale z takiego zdjęcia możemy znaleźć również zupełnie inne tematy, niekoniecznie tramwaj. Tematem mogą być na przykład okna, tematem może być ta sieć trakcyjna, która buduje tutaj bardzo ciekawą strukturę. Zastanówmy się, czy potrzebne jest nam niebo, czy nie. Czy wolimy raczej czysto abstrakcyjną strukturę i podziały okien. Możemy skadrować jeszcze bardziej, nawet do tego stopnia, i momentu, w którym dostaniemy właściwie abstrakcyjną układankę rytmów i linii. Można zaryzykować stwierdzenie, że im mniejszy fragment wybierzemy ze zdjęcia, zazwyczaj tym bardziej on jest uporządkowany i zorganizowany. Im więcej elementów pojawia się w zdjęciu, tym większa szansa na bałagan. Często jedna fotografia wystarcza do tego, aby znaleźć w niej całą masę różnych ciekawych fragmentów i opowieści, bo przecież możemy skadrować to zdjęcie równie dobrze w ten sposób. Cały czas nie zmieniamy jeszcze formatu, zostajemy w formacie 4x3, czyli dosyć klasycznym formacie. Oczywiście zawsze możemy format zmienić i modyfikować, ale do tego dojdziemy za chwilkę. Na razie zostaniemy przy takim klasycznym formacie, bo różne ekstremalne formaty, takie jak panorama lub pionowy zawężony format, to kolejny temat, do którego zaraz dojdziemy. Zobaczcie, możemy zrobić właściwie dwie podstawowe kompozycje z tego zdjęcia, korzystając z lewej i z prawej strony. Przejdźmy dalej. Opowiem Wam przy okazji jeszcze dzisiaj o kolorowaniu zdjęć i obróbce kolorystycznej. Zobaczcie, jak to samo zdjęcie zmienia swój klimat, jeżeli poddamy je obróbce kolorystycznej. Czym takim jest obróbka kolorystyczna? Właściwie pojawia się ona niemal zawsze. Można zaryzykować stwierdzenie, że prawie praktycznie zawsze, kiedy mamy do czynienia z fotografią. Obróbka kolorystyczna zdjęcia polega na wydobyciu pewnych tonów, na zawężeniu czasami gamy kolorystycznej, czasami na zmianie temperatury zdjęcia. To jest zdjęcie oryginalne. Ono tak wyglądało, kiedy wyszło z aparatu, można powiedzieć, a tak wygląda wersja, którą ja przekształciłem kolorystycznie, tak żeby nadać mu dodatkowy charakter. Oczywiście jest to już mocna ingerencja w kolorystykę zdjęcia. Ono jest ocieplone zdecydowanie. Podkręcone są tony ciepłe, pomarańczowe i błękitne, właściwie niebieskie, turkusowe. Kolorystykę całego zdjęcia pchnąłem w kierunku turkusu i pomarańczu. Bardzo lubię akurat tą tonację. Ona nie zawsze oczywiście jest dobra i nie w każdej sytuacji. Jeżeli chcemy taki nastrój stworzyć, to jest to jak najlepszy pomysł, jak najlepszy zabieg. Zmiana tonacji kolorystycznej tworzy nastrój zdjęcia. Dlatego taką właśnie obróbkę często możemy wykonać, jeżeli chcemy zmienić nastrój, podkręcić nastrój, wzmocnić nastrój zdjęcia. Tutaj jeszcze inna sytuacja, kawałeczek dalej, ta sama ulica, również tramwaj. Tego dnia wykonałem kilka zdjęć z tramwajami. Zobaczcie na tę fotografię, w której zredukowałem kolorystykę tła do minimum. Pozostawiłem praktycznie tylko ten niebieski, tradycyjny krakowski kolor tramwaju oraz pomarańcz numeru linii. A tutaj zupełnie inna sytuacja, trochę bardziej zbliżona do tego, jak w rzeczywistości wyglądało kolorystycznie to zdjęcie. Ono też jest delikatnie przekształcone, delikatnie obrobione kolorystycznie. Ono już jest skadrowane przeze mnie. To zdjęcie wykonane jest teleobiektywem, dlatego nie mamy tutaj wszystkiego tego, co dookoła jeszcze się roztaczało, rozchodziło, tylko konkretnie wybrany przeze mnie kadr i właśnie znowu zawężoną częściowo tonację kolorystyczną. Ale zobaczcie, jaka jest różnica między tymi dwoma zdjęciami, różnica w ich nastroju.
Tutaj zdjęcie z krakowskich plant, również po delikatnej obróbce kolorystycznej. Najczęstszą obróbką kolorystyczną, którą wykonuję, jest ocieplenie tonacji zdjęcia. Dlaczego? Ponieważ zwłaszcza jeżeli robimy zdjęcia w pogodny dzień lub w sferze cienia, w ocienionym otoczeniu, wkradają się do zdjęcia i znacznie wyraźniej wychodzą tony chłodne. Różnego rodzaju cyjany przede wszystkim, częściowo ultramaryny. Nawet jeżeli robimy zdjęcie o poranku lub o troszkę późniejszej godzinie, oczywiście temperatura światła staje się cieplejsza, ale mimo wszystko sporo takich cyjanów wkrada się na nasze zdjęcie, chyba że korzystamy z filtru UV, on troszkę redukuje nadmiar tych chłodnych tonów. Natomiast polecam Wam, jeżeli macie do czynienia z obróbką kolorystyczną, zwrócić uwagę właśnie na nadmiar chłodnych tonów w zdjęciu. To jest na przykład oryginalna wersja zdjęcia, a tutaj jego wersja po obróbce kolorystycznej. Co się zmieniło? Właśnie przede wszystkim ociepliłem zdecydowanie zielenie. Podkręciłem w tym wypadku akurat gamę turkusów. Raz jeszcze pokazuję oryginalne zdjęcie i to zdjęcie po obróbce. Nasycona jest również kolorystyka tego zdjęcia, tak żeby miało ono mocniejszy klimat, ciekawszy, cieplejszy klimat i nastrój. Nasze oko działa zupełnie inaczej niż obiektyw aparatu i my widzimy świat znacznie mniej kontrastowy niż postrzega go aparat fotograficzny. Widzimy kolory intensywniej często niż one są zapisywane przez aparat. Dlatego warto poddać obróbce kolorystycznej właśnie tą część barwną zdjęcia. Warto nasycić trochę bardziej kolory, po to, żeby zdjęcie nawet bardziej oddawało charakter miejsca, które fotografowaliśmy, troszkę tak, jakbyśmy widzieli je gołym okiem. Często jest to zmniejszenie kontrastu. Tutaj seria zdjęć, które wykonywałem również w Krakowie, to kontynuacja tego cyklu tramwajowego. I to jest oryginalne zdjęcie, wykonane również z teleobiektywem, przez teleobiektyw przed obróbką kolorystyczną. Tutaj zdjęcie po obróbce kolorystycznej. Właśnie to, o czym mówiłem. Jest zdecydowanie osłabiona ilość chłodnych tonów w zdjęciu. Nasycone bardziej kolory, ponieważ przy fotografii przez teleobiektyw często nasila się efekt zamglenia. Dlatego tutaj kolor poddany jest nasyceniu, jest ocieplony. Zwróćcie uwagę na tę przestrzeń miasta w tle, na tramwaj, na to, jak on wygląda tutaj, jak wygląda na tym zdjęciu. Diametralna różnica i zupełnie inny nastrój zdjęcia. Złote, ciepłe światło. Tutaj znów zdjęcie przed obróbką kolorystyczną i zdjęcie po delikatnej obróbce, po delikatnym ociepleniu. Możemy się przyjrzeć temu zdjęciu też pod kątem kadrowania, bo tak po trochę będę mówił o kolorach, o obróbce kolorystycznej, a po trosze o kadrowaniu. Zwróćcie uwagę, ile możemy różnych motywów, ile możemy różnych ciekawych tematów, na przykład do rysunku czy do obrazu, znaleźć w takim jednym zdjęciu. Starajmy się nie przegadywać kompozycji. Możemy skupić się nawet na jakimś jednym elemencie. To może być rowerzysta. To może być kompozycja poszerzona o tych dwóch panów przechodzących przez przejście dla pieszych. To może być w końcu pokazanie całej sytuacji i całej przestrzeni. Co pomaga bardzo w kadrowaniu? Już pokazuję i na pewno część z Was zna tę siatkę pomocniczą, siatkę podziału na 1/3. 1/3 jest taką bardzo dobrą jednostką, bardzo dobrą częścią kadru. Bardzo często wykorzystywaną w fotografii i w filmie. Taka właśnie siatka podziału na 1/3. Ja zrobię zbliżenie, żeby było ją dokładnie widać. Bardzo ułatwia kadrowanie. Krótko mówiąc, 1/3 jest miejscem, które
jest dobre i harmonijne na zdjęciu. Dlatego warto umieszczać pewne obiekty, pewne ważniejsze części zdjęcia, czy też naszej akwareli, naszego rysunku właśnie w 1/3, w pionie oraz w poziomie. Często horyzont umieszczamy na 1/3, często tak jak tutaj mniej więcej krawędź tramwaju oraz przechodzący przez przejście dla pieszych są umieszczeni właśnie na 1/3 tego zdjęcia. 1/3 zawsze pomaga. Możecie korzystać z tej siatki i zachęcam Was do tego. No właśnie, jesteśmy gdzieś w parku albo na krakowskim rynku, tak jak tutaj akurat byłem ja. Zdjęcie już jest wykonane przez teleobiektyw, więc wybrany jest zdecydowanie mniejszy fragment. Gdybym to zdjęcie wykonał obiektywem no, typowym lub szerokokątnym, to mielibyśmy tutaj jeszcze znacznie, znacznie więcej otoczenia i rynku. Mamy taką sytuację, jest grupa ludzi, jest dziewczynka, która goni gołębie, bawi się z gołębiami. Co możemy z takiego zdjęcia jeszcze skadrować? No możemy oczywiście przyjrzeć się samej dziewczynce. Gdybyśmy chcieli na przykład skupić się na portrecie, to niepotrzebne jest nam to całe otoczenie ludzi stojących dookoła. Skupiamy się wtedy właśnie na tym dziecku. Możemy skadrować sobie zdjęcie. Ja pokażę, jakbyśmy kadrowali już. No właśnie. Możemy skadrować je przede wszystkim w pionie. I znowu pojawia się siatka 1/3, która bardzo pomaga w kadrowaniu. Oczywiście mamy też do dyspozycji kwadrat, gdyby nas taki kadr bardziej interesował. I co się okazuje? Znowu z pomocą przychodzi siatka 1/3. Bardzo ciekawa kompozycja pojawia się w momencie, kiedy dziewczynka, czy też oś jej twarzy znajduje się właśnie mniej więcej w 1/3 zdjęcia. I teraz tylko pytanie, jak duże zbliżenie chcemy wykonać. Kiedy pokażemy tego odlatującego gołębia, od razu pojawia się w zdjęciu pewna opowieść. A może dodać troszkę więcej tła od dołu. Już pokazuję, co się zmienia wtedy w kompozycji. Jeżeli damy więcej podpory, więcej podstawy. Ja tak naprawdę zawsze, kiedy rysujemy czy malujemy ze zdjęcia na naszych zajęciach, kadruję zdjęcia, szukam jakiegoś ciekawego kadru. Zdecydowanie odradzam coś takiego, czyli kadru, w którym ucinamy głowę postaci w tle. Lepiej tą postać przyciąć znacznie bardziej, tak żeby nie tworzyć wrażenia bardzo niekomfortowego, czyli braku głowy na zdjęciu. Myślę, że mniej więcej taki kadr byłby bardzo dobry. Jest jeszcze jedna zasada, ona dotyczy przekątnych. Możemy szukać przekątnych na zdjęciu i ustawiać ważniejsze obiekty właśnie po przekątnej, tak aby znalazły się one na przykład, tak jak tutaj, na przekątnej, nawet skrzydło gołębia jakoś tę przekątną tutaj wywołuje dodatkowo. Oczywiście możemy kadr zawężać dowolnie i skupić się na przykład na samym portrecie dziecka. Uważamy, żeby oczywiście nie uciąć znowu na przykład dłoni, niech ona będzie na zdjęciu, nie chcemy niczego takiego robić, no chyba, że kadrujemy jeszcze bardziej i malujemy portret. Co wtedy? Jeżeli chodzi o portret, prowadzono badania i okazało się, że zdecydowana większość portretów, jakie były wykonane na przestrzeni dziejów, umiejscawia jedno z oczu portretowanej postaci dokładnie na środku kadru. To może być jedno lub drugie oko. Umieszczenie postaci dokładnie na środku, czy też jakiegoś obiektu dokładnie na środku, oczywiście też jest w porządku, ale trzeba uważać, bo czasami taka kompozycja bywa nudna i mało ciekawa. Chodźmy zatem dalej. Jaka jest rola postaci w kadrze? Tak jak tutaj, to kolejne z moich zdjęć z krakowskich plant. Postać na zdjęciu nie tylko buduje skalę, ale tworzy też pewną opowieść. Nawet najlepszy pejzaż bez postaci jest wybrakowany. Zdjęcie potrzebuje głównego bohatera, tak jak kompozycja potrzebuje akcentu. I właśnie ta dziewczynka zbierająca liście jest akcentem na tym zdjęciu. Ona jest tutaj główną bohaterką
Nawet światło padające na nią zdaje się ją podkreślać i wskazywać dodatkowo. Tak więc szukajcie głównego bohatera na waszych zdjęciach i w kadrach, które wykonujecie na waszych zdjęciach. Gdybym zaczął kadrować to zdjęcie, zapewne okaże się, że znowu tutaj mamy jakieś jedne trzecie. Tak, oczywiście linia może nie tyle horyzontu, co zarysu altany parkowej i linia alejek parkowych to właśnie jedna trzecia. Mniej więcej jedna trzecia to jest znowu krawędź dachu altany. Oczywiście nie znaczy to, że jedna trzecia jest przepisem na dobre zdjęcie czy na dobry kadr, ale jest po części sprawdzonym zawsze rozwiązaniem i skutecznym. Co jest jeszcze ważne, to budowa planów. Tą budowę planów i przestrzeni będę jeszcze pokazywał wielokrotnie na innych zdjęciach. W rysunku i w fotografii ważne, żebyśmy mieli wyraźny pierwszy plan. W tej sytuacji jest to dziewczynka. Wyraźny drugi plan. W tej sytuacji jest ta altana. I trzeci plan. Tło gdzieś tam hen z tyłu. Jeżeli mamy trzy wyraźnie rozróżnione plany w zdjęciu, czy w kompozycji, w kadrze do naszego obrazu, czy rysunku, jest dobrze. Będzie dobrze. Jeżeli one są niewyraźne albo któregoś z nich brakuje, czasami nie jest to komfortowa sytuacja i często brakuje w zdjęciu czy w rysunku przestrzeni. Bardzo polecam Wam właśnie takie kadry z miasta, kadry z parku. One są często bardzo inspirujące do późniejszych prac rysunkowych. Tutaj zdjęcie, które kiedyś wykonałem Poli w parku, jednym z krakowskich parków. Kompozycja centralna pola jest na osi i bardzo silny kontrast wielkich, potężnych drzew, dużej ilości zieleni i małej, oświetlonej mocno postaci. Oczywiście takie zdjęcie również możemy kadrować, bo tak jak wspominałem, umieszczenie postaci na środku nie zawsze jest komfortowe. Możemy zawsze pokusić się o poszukanie złotego środka, czyli troszeczkę na prawo lub troszeczkę na lewo. I dostajemy od razu inną sytuację. Kompozycja, która jest asymetryczna lekko i oparta na przykład właśnie tak jak tutaj na złotym podziale, znacznie bardziej angażuje widza i niejako zaprasza go do podróży w głąb zdjęcia. Raz jeszcze pokażę te dwie różne sytuacje. I znowu rytmy drzew budują tutaj bardzo ważny układ i porządek. Chodźmy dalej. Może przeskoczymy kawałeczek dalej. O właśnie, zdjęcie ze Splitu, Chorwacja. Szedłem sobie uliczką, ciasną, splicką uliczką i zrobiłem takie oto zdjęcie. Zdjęcie wykonane z tego, co pamiętam, po prostu telefonem. Podobało mi się światło, podobał mi się nastrój chwili. Gdybym chciał to zdjęcie namalować, bo głównie z tą myślą je wykonałem i zapewne wkrótce taką na przykład akwarela albo rysunek sobie zrobię, na pewno zawężałbym kadr. Za dużo jest tutaj pustej przestrzeni. Zobaczcie, za mała jest postać, za dużo dzieje się, właściwie nie dzieje się nawet specjalnie wiele dookoła i może na tym polega też problem. Zdecydowanie polecałbym Wam i sobie takie zdjęcie skadrować. Już pokażę, jak taki kadr mógłby wyglądać. Myślę, że dosyć mocno kadrowałbym to zdjęcie, szukałbym pewnie takiego fragmentu. Szukałbym raczej niecentralnej kompozycji, nie umieszczałbym zapewne pana na środku. Sprawdziłbym, co stanie się, jeżeli wypróbuję różne położenia, jak spisze się siatka jednych trzecich, czy ona tutaj zadziała, czy nie. Czy zależy mi na pokazaniu nieba i zmianie ciężaru właściwie w kompozycji, przesunięciu tego ciężaru ku dołowi, czy też wolę skupić się na tym niesamowitym świetle i geometrii. I pewnie wybrałbym właśnie to rozwiązanie. Myślę, że szukałbym zapewne takiego lub takiego kadru. Tutaj mamy dodatkowo podkreśloną przekątną i chyba taki właśnie kadr bym wybierał. Ale zdecydowanie jest to zawężony kadr. Możemy się pokusić o jeszcze większe jego zawężanie. Zdecydowanie wtedy zwrócimy uwagę widza w naszym zdjęciu czy rysunku
na postacie. Możemy posłużyć się siatką jednych trzecich, ale myślę, że tutaj troszkę mechanicznie się zrobiło, te postacie są zarówno ułożone. Zdecydowanie ta oś światła jest czymś bardzo charakterystycznym dla tego zdjęcia. Jeżeli szukałbym kompozycji do rysunku czy do akwareli, to zdecydowanie szedłbym właśnie po tym skosie i ten skos traktowałbym jako taką prowadnicę. Warto szukać też ciekawych małych akcentów, tak jak to światełko w prawym górnym rogu. Bądźmy wyczuleni na takie akcenty, one są w kompozycji bardzo ważne. To światełko w prawym górnym rogu, nie wiem czy je widać, ale myślę, że tak, pokazuję je teraz palcem, ono właściwie domyka tą kompozycję po przekątnej i prowadzi nasz wzrok ku temu światełku. A może kompozycja z latarnią, też bardzo ciekawa, zupełnie inna sytuacja, na przykład taka. Ale zdecydowanie lepsza niż tak szeroka, gdzie mamy dużo, dużo, za dużo pustki. I znowu sytuacja ze Splitu. Promenada. Dużo się dzieje. Tu jakaś przycięta palma. Gdybym szukał tematu do akwareli, raczej nie wybrałbym takiego kadru z uciętą palmą. Kadru, w którym dużo się dzieje, tam coś nam przeszkadza, tam jakiś budynek. Dzieje się tutaj za dużo, mamy poczucie chaosu i nie wiadomo o co chodzi. Nie wiadomo, co jest głównym tematem tego zdjęcia. Co bym zrobił? Pewnie zacząłbym sprawdzać, co się stanie, jak to zdjęcie skadruje na przykład w taki sposób. Skupię się na przykład na postaciach, które tutaj się przechadzają. Sytuacja staje się dużo jaśniejsza. Mamy panią siedzącą na ławce, parę idącą na drugiej części promenady. Szukamy teraz ustawienia pozycji tego zdjęcia w pionie. Nie chcemy ucinać ziemi tuż pod nogami pani. Szukamy raczej bardziej komfortowej kompozycji. Oczywiście można z pomocą skierować się do siatki jednych trzecich, a być może w ogóle zależy nam po prostu na pokazaniu, a to nawet nie para, to znajomi, którzy się przechadzają. Tak więc możliwości jest bardzo wiele. Ale zdecydowanie warto kadrować, ponieważ w całości po prostu nie wiadomo na co zwrócić uwagę. Dzieje się na tym zdjęciu zbyt dużo. To jest przykład zdjęcia skadrowanego. Już na etapie wykonywania zdjęcia miałem jasność, kiedy zobaczyłem tego starszego pana siedzącego na ławce, całą sytuację. Palmę, wyraźny kontrast i dwa rytmy, to właśnie pan i palma. Te dwa elementy stanowią najważniejsze rytmy w tym zdjęciu. Pytanie, czy potrzebne są liście palmy, czy być może przypadkiem nie lepiej byłoby skadrować zdjęcie panoramicznie, ale do panoramicznego zdjęcia zaraz dojdziemy, do panoramicznej kompozycji. Znowu sytuacja z uliczki Splitu, piękne światło, dużo się dzieje, ale myślę, że za dużo pustki dookoła, że zdecydowanie lepiej w takiej sytuacji skupić się na jakimś mniejszym fragmencie. Być może pokazać, no na przykład odbicia w bruku, idące postacie, a być może pokazać światło, które wpada tam od góry i poszukać jakichś skosów, jakichś elementów, które zbudują nam rytm z tymże właśnie światłem padającym z góry. Tutaj podwórko, bardzo ładne podwórko, oświetlone pięknym światłem. Też dzieje się dosyć dużo. Myślę, że dałoby się z takiego zdjęcia stworzyć dobry rysunek czy akwarele, że nie dzieje się tutaj aż tragicznie zbyt wiele, ale także wykonałem to zdjęcie z myślą taką, aby później je kadrować. Polecam Wam dwa rozwiązania. Zawsze, kiedy robicie zdjęcie, róbcie troszeczkę szerszy kadr z takim założeniem, że będzie można go później jeszcze jakoś skadrować. Chyba, że macie stuprocentową pewność. Jest tak świetny motyw, że właściwie nie pozostaje nic innego jak zrobienie zdjęcia i kompozycja gotowa. Wtedy często kuszę się o użycie teleobiektywu i poszukanie takiej już gotowej kompozycji. Gdybym szukał dobrego kadru w tym zdjęciu, pewnie
Wybierałbym coś takiego, tylko brakuje tutaj głównego bohatera. I wtedy zapewne gdzieś tutaj w tym mocnym świetle po prostu domalowałbym albo dorysował postać, wziętą nawet z jakiegoś innego zdjęcia albo dodaną z wyobraźni. Zwróćcie uwagę, mamy bardzo, bardzo wdzięczną kompozycję czerwony parasol, czy też różowy, który tutaj doskonale gra z zieleniami, ale ewidentnie, aż by się prosiło, żeby tutaj sobie ktoś szedł właśnie w jednej trzeciej fotografii. I znowu mamy kompozycję trochę poprzekątnej, bo te krzewy i parasolka taki układ budują, ale zdecydowanie tutaj ktoś musi się pojawić. Tak jak mój palec się pojawia, kogoś tutaj trzeba postawić i mamy wtedy świetną kompozycję. Także możecie wykorzystywać zdjęcia, które zrobiliście i dodawać do nich oczywiście jakieś elementy, tak jak możemy pomijać jakieś elementy, tak jak na pewno nie malowałbym ani nie rysował tej klimatyzacji, tego klimatyzatora, który sobie tam wisi. To ciekawe zdjęcie, kiedy prowadziłem dla Was zajęcia właśnie z Chorwacji. Muszę się przyznać, teraz miałem wielki dylemat. Wtedy, kiedy malowaliśmy Dolinę Neretwy, tą deltę Neretwy piękną, z górami w tle i sadami mandarynkowymi w dole, z Neretwą wijącą się i kanałami w dole, to był drugi konkurencyjny pejzaż, który był położony jakieś 3-4 kilometry dalej w kierunku Dubrownika. I miałem wielki dylemat, który krajobraz wybrać, który temat wybrać. Teraz mogę się już przyznać, zresztą jest to dosyć miłe wspomnienie. Może teraz przyznacie, że wybrałem właściwy lub nie, ale ta właśnie plaża w małym miasteczku, kawałek za deltą Neretwy, plaża z łódkami, z domami była bardzo atrakcyjnym tematem. I wiem, że do ostatniej niemal chwili wahałem się jeszcze, który temat wybrać. W końcu zdecydowałem się na Dolinę Neretwy, wskoczyłem do samochodu i pognałem wstecz po krętej górskiej drodze, żeby zdążyć na live'a i uruchomić transmisję właśnie tam ze szczytu góry na totalnym pustkowiu. To był konkurencyjny pejzaż. Na czym polegał mój dylemat? Oczywiście na głównym temacie, ale też na kompozycji, bowiem w tym właśnie pejzażu, na tej plaży. Zastanawiałem się, jak skadrować i jak malować ewentualnie z Wami te akwarele. Czy pokazywać wybrzeże jako taki mocny akcent i mocne pierwsze tło, czy skupić się na samej wodzie. Dlatego zrobiłem takie zdjęcie, żeby móc ewentualnie w przyszłości z Wami do tego tematu wrócić i poszukać jakiejś interesującej kompozycji, która mogłaby równie dobrze wyglądać i tak, chociaż pewnie za dużo jest tutaj pustego tła, za dużo jest takich miejsc, w których zupełnie nic ciekawego się nie dzieje, a zarazem to, co ciekawe, stłamszone jest na bardzo małej przestrzeni tutaj. I w takiej sytuacji od razu aż prosi się zrobić lekkie zbliżenie, no na przykład nawet takie, na ten fragment, w którym zdecydowanie więcej akcji. Kolejne zdjęcie już Dubrownik. Akurat te zdjęcia to są miłe wspomnienia, dlatego je wybrałem. Widok z mojego okna, który wspólnie razem mieliśmy okazję malować, ale właśnie, jak pamiętacie, wybrałem kadr o właśnie taki, czyli Dubrownik i jego starą część. Bez tego wszystkiego, co z przodu, bez tych uliczek, bo to mniej ciekawe, zdecydowałem się właśnie na fragment Starego Miasta. No i tutaj znowu kłania się kadrowanie. Szukamy ciekawego kadru, pozbawionego nadmiaru wrażeń i nadmiaru niepotrzebnych elementów. Wykonując taki kadr, pamiętajcie też o tym, aby unikać na przykład umieszczania horyzontu w połowie. Dokładnie połowa kartki to zawsze jest niedobre miejsce. No tutaj jest to ciężko zrobić, bo ucinamy to, co ciekawe, ale tak na wszelki wypadek o tym wspominam. Połowa kartki nie jest dobrym miejscem. I tak pominęliśmy, malując ten biały dach na pierwszym planie. Udałem, że go tam nie ma, po prostu go nie malowaliśmy.
Tak więc pamiętajcie, jeżeli malujemy czy rysujemy na podstawie zdjęcia, to i tak możemy coś wyrzucić, możemy coś pominąć, możemy troszkę przerobić zdjęcie. Dlatego w naszym pastelu po prostu ten biały budynek się nie pojawił, bo on jest tutaj straszliwą konkurencją. On tak tutaj świeci, że przeszkadza w oglądaniu pięknego starego Dubrownika. Za to jest w naszym pastelu ten domek, który stoi tutaj, ale całkowicie pominąłem ten dach, bo on tu po prostu źle wygląda. Czy moje zdjęcia mają dużą rozdzielczość? Właśnie zachęcam do wszelkich pytań technicznych. Będzie mi bardzo miło. Moje zdjęcia wykonuję albo iPhone'em, czyli mają 12 megapikseli, średnia rozdzielczość, nie jest to jakiś kosmos, ale zaleta telefonu czy smartfonu jest taka, że mamy go zawsze pod ręką. Drugi aparat, którego używam, to bezlusterkowiec Micro 4 trzecie, Panasonic Lumix G7, czyli 16 megapikseli. Nie są to zatem jakieś powalające rozdzielczości. Czasami przydałoby się troszeczkę więcej tych pikseli mieć, ale z reguły ta rozdzielczość mi w zupełności wystarcza. Czy zapisuję jako RAW albo RAW? Różni ludzie to wymawiają. Rzadko. Czasami i szczerze mówiąc polecam, bo daje to bardzo. Po pierwsze, daje to lepszą jakość, po drugie, takiego RAW-a, czy też RAW-a możemy sobie obrabiać później bardziej płynnie, elastycznie, kolorystycznie. Ja, ponieważ działam dużo, robię dużo, fotografuję i nie tylko sporo, i nie zawsze mam czas na obróbkę kolorystyczną, tak aż zaawansowaną w takich możliwościach, jakie daje RAW. Czy też RAW? Nie zawsze z tego trybu korzystam. Po prostu czasami wykonuję obróbkę kolorystyczną, taką jak pokażę Wam tutaj. To zdjęcie również pamiętacie, malowaliśmy je jakiś czas temu. Malowaliśmy je w takim kadrze, w jakim jest tutaj. Jak mogłaby wyglądać obróbka kolorystyczna takiego zdjęcia, gdybyśmy chcieli bardziej skupić się na przykład na budynkach, rozświetlić troszkę tę część? Pokażę. Ja akurat korzystam zazwyczaj z funkcji obróbki kolorystycznej dostępnej w systemie iOS, czyli w iPhone'ie i na iPadzie. Mamy tutaj gotowe filtry, ale zazwyczaj wykonuję taką obróbkę ręcznie. Polega ona najczęściej na tym, jeżeli wykonujecie obróbkę kolorystyczną, że rozjaśniam cienie, czyli zbliżam zdjęcie bardziej do takiej postaci. Do takiego obrazu, jaki postrzega nasze oko. Aparat widzi tak, aparat widzi w kontraście przesadzonym, nasze oko widzi bardziej tak. My widzimy lepiej to, co jest w cieniu. Nasz mózg tak przetwarza obraz, że po prostu wygląda on lepiej. Więc gdyby zależało mi na detalach kamienic, to na pewno rozjaśniłbym tę część. I z kolei w drugą stronę, to co często robię, to przyciemniam światła. To daje troszeczkę efekt podobny do fotografii wykonanej w trybie HDR, czyli takiej wielokrotnej ekspozycji, i wtedy aparat czy też telefon sam dokonuje montażu zdjęć właśnie takiego, jak ja teraz zrobiłem, czyli jakby niejako niebo bierze z jednego zdjęcia, a dół z drugiego zdjęcia. Co bym jeszcze zrobił z tą fotografią? Na pewno troszeczkę skasowałbym cyjany, których jest tutaj za dużo. Ono jest właśnie dosyć mocno ochłodzone, także możemy pchnąć zdjęcie w kierunku zieleni albo w kierunku bardziej różu czy fioletu. Troszkę bym je ocieplił zapewne. Zresztą najczęściej po prostu sprawdzam, bo to zależy, jaki klimat chcemy uzyskać. Taki mamy klimat przy bardzo chłodnym zdjęciu, taki mamy klimat przy ciepłym. Od razu pojawia się wrażenie poranka lub wieczoru. Pewnie sprawdziłbym, co się stanie przy lekkiej obróbce kolorystycznej. No i dla przykładu, tak wyglądało przed, a tak wygląda po. Taka jest różnica i tak zmienia się klimat zdjęcia po takiej bardzo szybkiej i podstawowej obróbce. Tak, pani Iwona tutaj o HDR też mówi. Wiem, pani Iwono, że pani zapewne nawet więcej zdjęć robi niż ja i pewnie dużo by nam pani też ciekawego tutaj opowiedziała. Może kiedyś się to uda. Poza tym oczywiście mamy całą masę gotowych filtrów, które wykonują te czynności za nas.
Ja bardzo lubię właśnie pchnięcie zdjęcia w kierunku ciepłych barw, takich jak widzicie. To jest zdjęcie przed, a to zdjęcie po obróbce. Tutaj już jest no, mocno, mocno przesadzone, bardzo mocno ocieplony i rozjaśniony ten dół, może nawet do przesady. Tutaj zdjęcie o wygaszonej tonacji. Znowu przed i po. Przed i po. Najlepsza metoda przy obróbce kolorystycznej to właśnie sprawdzanie, jak było przed, jak jest po. Co jest jeszcze świetne w urządzeniach, które prawie każdy z nas ma w kieszeni, w smartfonie, w tym, że możemy zrobić zdjęcie. Dla mnie jest to genialna baza wiedzy pod kątem malarstwa, pod kątem na przykład akwareli, ponieważ zanim maluję akwarele, sprawdzam sobie, czy lepsza będzie taka tonacja, czy taka. Czasami nawet po skończonej akwareli robię zdjęcie tej pracy i obrabiam je sobie tymi filtrami i wyciągam wnioski, co następnym razem byłoby lepiej zrobić. Czy może właśnie pójść w bardziej ciepłą tonację w akwareli, na przykład, czy w chłodniejszą. Myślę, że różnice widać i możecie sami wybrać, która wersja Wam się bardziej podoba. Polecam takie fotografowanie swoich prac i poddawanie ich z kolei obróbce kolorystycznej albo kadrowaniu. Korzystajmy z cudów techniki, które mamy w kieszeniach. I z tego, że tak bardzo łatwo możemy nie tylko poszukać ciekawego kadru, na przykład takiego, moglibyśmy tę ulicę Karmelicką namalować właśnie tak, albo w pionie, tak jak ją malowaliśmy. Możliwości jest bardzo wiele i kompozycji jest bardzo wiele, na przykład taka interesująca kompozycja, znowu z mocnym skosem, z mocną przekątną i z akcentami w postaci znaków, jakąś równowagą w postaci idącej postaci z drugiej strony. Możliwości jest bardzo wiele, możliwości jest wręcz nieskończenie wiele. Dziękuję bardzo Pani Iwono za ofertę pomocy. Zastanowię się, jak to technicznie rozwiązać, i myślę, że możemy kiedyś spróbować wespół zespół jakieś zajęcia poprowadzić. W każdym razie korzystajmy z możliwości tych, które mamy, i niechaj nam pomagają. Pejzaż tym razem z Opolszczyzny, który zrobiłem również między innymi po to, żeby móc go z Wami kiedyś namalować, albo samemu namalować, to się okaże. Wspominałem o formacie panoramicznym. Tutaj mamy już lekki panoramiczny format. To jest 16 na 9. No, nie jest to jakaś zaskakująca. Przepraszam, to nawet jest bardziej panoramiczny niż 16 na 9, tak mi się wydaje, ale możemy robić panoramę jeszcze mocniejszą. Już pokażę, co się wtedy zmienia. Panoramy są fantastyczne i bardzo serdecznie Wam je polecam. Zobaczcie, co by było, gdybyśmy chcieli namalować taki obraz, jak zupełnie zmienia się perspektywa, jak zmienia się kompozycja tego zdjęcia, o ile ona jest bardziej uzasadniona przy takim właśnie szerokim pejzażu. Panoramiczne formaty to jest to, co w pejzażu bardzo dobrze się sprawdza. Możemy tutaj pokusić się znowu o umieszczenie horyzontu na 1/3. No, może już z taką panoramą aż nie będę przesadzał, ale możemy szukać na przykład takiego układu. Swoją drogą, nietypowe formaty są tematem, który na pewno jest godzien poświęcenia mu jakiegoś tygodnia, i myślę, że jakiś z najbliższych tygodni poświęcimy właśnie nietypowym formatom w rysunku i w malarstwie, na przykład formatom panoramicznym. Co wy na to? Ja jestem bardzo za i mam nadzieję, że coś takiego zrobimy. Zobaczmy, co jeszcze tutaj przygotowałem. A, to również zdjęcie, z którego malowaliśmy właściwie. Rysowaliśmy węglem rysunek. Jak być może pamiętacie, ono wyglądało, już pokażę jak, ono też było mocno skadrowane. No właśnie po to, żeby nie było nadmiaru tych wszystkich rytmów, nadmiaru drzew, specjalnie wybrałem kilka takich zdjęć, które wspólnie rysowaliśmy albo malowaliśmy, żebyście mogli zobaczyć je w wersji oryginalnej i po skadrowaniu. My to zdjęcie, ten pejzaż rysowaliśmy w takim kadrze, o wiele ciaśniejszym kadrze. On wyglądał tak,
Mniej więcej chciałem, żeby złapały się te trawki na pierwszym planie. O, właśnie, żeby pierwszy plan istniał. Sprawdzam, czy go widać w kamerze. Tak, widać. Żeby były te jasne trawki, które tutaj teraz trochę pokazuję palcem. Żeby ta sosenka samotna wypadła mniej więcej w miejscu złotego podziału. Żeby z drugiej strony na złotym podziale wypadło właśnie to miejsce, gdzie kończy się jasna krawędź drzew. Jak widzicie, różnica jest duża. Tak było w oryginale. Dzieje się po prostu tutaj za dużo. Za dużo mamy zbędnej przestrzeni na dole, za dużo drzew. W dodatku pojawia się deformacja wywołana lekko szerokokątnym obiektywem i podniesieniem aparatu w górę, więc zdecydowanie lepiej w takiej sytuacji wybrać kadr ciaśniejszy. Ja nawet zastanawiałem się, czy nie pójść jeszcze odważniej, czy nie wybrać nawet takiego kadru, tak żeby ta sosna stała się właściwie tutaj zdecydowanie głównym bohaterem, ale trochę brakowało w tej sytuacji pierwszego planu, dlatego dodanie tych kilku trawek, kilku jasnych trawek i pasma światła na pierwszym planie było bardzo wskazane i tak zdecydowałem się zrobić. Pamiętajcie o pierwszym planie. Widzę, że pomysł formatów nietypowych Wam się podoba. Julia pisze, że super, pani Iwona pisze, że super. No zatem zrobimy. Formaty nietypowe warto ćwiczyć, ponieważ one zupełnie zmieniają postrzeganie tego, jak malujemy i co malujemy. Tutaj zdjęcie już zdaje się skadrowane, bo ono. Tak, ono w oryginale miało znacznie więcej jeszcze detali, także niestety nie będę mógł ich przywrócić, ale nawet to zdjęcie, na podstawie którego malowaliśmy akwarele, można by skadrować zupełnie inaczej. Na przykład malować w poziomie, pominąć w ogóle dół i zrobić sobie taki obraz. Zobaczcie, temat, który malowaliśmy, można by było namalować w zupełnie inny jeszcze sposób. A może z tą jedną gondolą na dole? Kosztem góry zawsze, zawsze są dylematy. Zawsze są dylematy, co przyciąć, co zostawić, ale zdecydowanie warto szukać. No być może właśnie w taki sposób na przykład można by je skadrować. Mamy wtedy wyraźniejszy pierwszy plan w postaci tego gondoliera. Pamiętajcie o pierwszym, drugim i trzecim planie. Niech one się pojawiają w tym, co malujecie. One są wszystkie ważne. Albo format nietypowy, panoramiczny. Proszę bardzo. Zobaczmy, co się stanie przy panoramicznym formacie z Wenecji. Mocno panoramicznym. Pięknie, prawda? Zupełnie inny klimat, zupełnie inny nastrój, zupełnie inna Wenecja. Możemy teraz decydować tylko, jak w pionie, jak w poziomie rozmieścić, ile chcemy, jakich części widzieć. Też świetny obraz. Róża, którą rysowaliśmy węglem. Też zdecydowałem się na jej skadrowanie. Pominąłem te obok, chociaż obie wyglądają równie dobrze, ale czasami można skupić się na jednym tylko obiekcie i na jednym bohaterze zdjęcia. Zdjęcie z Nowego Jorku to akurat nie moje, ale wybrałem je z bazy zdjęć, abyśmy mogli zobaczyć, że też. Zwłaszcza w fotografii miasta możemy wybrać naprawdę masę różnych motywów, skupić się na różnych detalach, pokazać ludzi, pokazać taksówkę i ludzi. Użyć kompozycji symetrycznej, centralnej, niemalże, no, taka byłaby centralna. Jest w porządku, ale możemy równie dobrze zastosować kompozycję asymetryczną, na przykład na 1 trzeciej. To jest znowu 1 trzecia i tak to wszystko się wtedy rozmieszcza. Możemy spróbować w drugą stronę. Możemy bardzo asymetrycznie podejść do tematu i wykorzystać jako akcent tę sygnalizację świetlną. Cieszę się Pani Jolanto, że dzisiejsza lekcja Pani się podoba. Portret. Portret to akurat również nie moje zdjęcie, ale portret jest oczywiście tematem klasycznym. I tutaj to zdjęcie już jest częściowo skadrowane, więc nie ma reszty postaci, nie będę mógł pokazać, jakby to wyglądało przy innych diametralnie kadrach, ale oczywiście też możemy przede wszystkim zdecydować, czy umieszczać postać centralnie,
czy też nie lepiej przypadkiem troszeczkę przesunąć ją w kadrze. Ja z reguły wybieram to lekkie przesunięcie w kadrze. W tej sytuacji oko, to o czym mówiłem, oko postaci wypada właśnie na środku kadru, ale cała postać jest lekko przesunięta, tak więc nos wypada mniej więcej na linii złotego podziału, czyli tak 5 do 3 mniej więcej. Ja bardzo lubię ten rodzaj komponowania, ten rodzaj kadrowania i z reguły lepiej, bardziej korzystnie wyglądają przesunięcia kompozycji, przesunięcie obiektu w prawo. Jesteśmy tak psychologicznie przyzwyczajeni, że prawa strona kompozycji jest tą stroną cięższą. Oczywiście można też zakomponować tak. Jest to trochę inna, trochę bardziej zaskakująca dla nas kompozycja, do której troszkę mniej jesteśmy przyzwyczajeni. W dodatku tutaj szczyt wzgórza jakoś ładnie jeszcze akcentuje się po lewej stronie, więc pewnie wybierałbym właśnie taką kompozycję. Uważajmy tylko, nie widać jej całej w kamerze, już pokażę w całości. O właśnie, o tym chciałem powiedzieć, żeby nie przycinać czubka głowy, ani nie dotykać czubkiem głowy do krawędzi rysunku czy obrazu. Myślę, że jest to oczywiste, ale na wszelki wypadek jeszcze o tym przypominam. Moi drodzy, myślę, że poruszyłem różne ciekawe tematy. Wąski pion, pan Grzegorz jeszcze sugeruje. Tak, też o tym myślałem. Bardzo proszę, właśnie to zdjęcie jest dobrą do tego okazją. Jeżeli macie jakieś pytania, to zachęcam was do zadania ich teraz. Będę odpowiadał, póki jesteśmy na wizji. A wąska pionowa kompozycja świetnie może się sprawdzić właśnie w temacie miasta. Proszę bardzo, możemy właśnie taką kompozycję zbudować. Tu tylko niefortunny jest tył taksówki, który musielibyśmy uciąć, chociaż może to mieć też swój urok, dlatego zawsze możemy spróbować uciec z kadrem na przykład w tę stronę. Są pewne klasyczne, sprawdzone formaty, pośród których można się poruszać, którymi można się posługiwać. One wynikają z różnych harmonii, nawet harmonii muzycznych i przez całe wieki były stosowane głównie w średniowieczu. Te harmonie muzyczne i proporcje muzyczne tak naprawdę były ważne i stosowane. Ale zobaczcie, jak fantastycznie prezentuje się taki kadr pionowy. Zupełnie, zupełnie co innego niż takie tradycyjne zdjęcie w formacie. Ops, już zapisało się. Na szczęście możemy wrócić. Zupełnie co innego niż przy takim kadrze zupełnie klasycznym. Czyli tutaj, a tutaj nawet nie wiem co to za format, troszeczkę mniejszy niż 4x5. Zerkam, czy są jakieś pytania. Tak, pani Magdalena pisze, że każdy, kto ma aparat w telefonie, pstryka, żeby zrobić zdjęcie i niewiele trzeba, żeby zrobić lepsze zdjęcie, lepiej skadrowane. Zgadzam się w zupełności, warto właśnie zadać sobie ten trud i czasami pstryknąć to zdjęcie z pewną refleksją i z planem tego, co chcemy sfotografować. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Jeżeli nie macie w tej chwili jeszcze jakichś szczególnych pytań czy życzeń, to myślę, że do tematu kadrowania wrócimy i wrócimy jeszcze do tematu kadrowania rysunków, bo początkowo planowałem powiedzieć o tym również dzisiaj, ale po namyśle stwierdziłem, że będzie za dużo, że tutaj mamy i tak już kolor w zdjęciu i kadrowanie zdjęcia, więc jeszcze kadrowanie rysunku, trzeci temat, byłoby tego wszystkiego za wiele. Do tego możemy zawsze wrócić i pewnie wrócimy. Polecam wam używać telefonów również po to, żeby robić zdjęcia swoich prac i oglądać je po zrobieniu zdjęcia. Widać od razu wszelkie błędy, znacznie lepiej niż oglądanie rysunku lub obrazu gołym okiem. Jakie aparaty polecam? Pyta Julia. Bardzo dobre pytanie. Od kiedy używam, przeszedłem z Sony Alpha
na format Micro 4 trzecie, czyli właśnie seria Panasonic Lumix oraz Olympus OM. Jestem wielkim fanem właśnie tej serii. Ja pokażę ten aparat, bo być może wiecie, jak wygląda, być może nie. Dajcie mi sekundkę. Uwaga, włączę światło, zabiorę tablet i pokażę wam, czym robię zdjęcia już od kilku ładnych lat. Zdjęcia i filmy przede wszystkim, ponieważ kupiłem ten aparat także przede wszystkim z myślą o filmowaniu. Jak łapać piony przy budynkach? Już wyjaśniam, jak zrobić zdjęcie, które ma pionowe piony. Ale wcześniej pokażę aparat, o którym mówię. To jest aparat, który już ma kilka ładnych lat. To nie jest najnowszy model, natomiast do dzisiaj spisuje się świetnie. Są już jego następcy. Bardzo zgrabny, bardzo poręczny aparat z wymiennymi obiektywami. Tu akurat srebrny obiektyw, bo to jest obiektyw Olympusa i Olympusy są srebrne. Ten obiektyw występuje w wersji srebrnej i czarnej. Tutaj wygląda troszkę dziwnie w połączeniu z czarnym aparatem, ale to cudowny, fantastyczny obiektyw, idealny do portretu. Ogniskowa 45 mm, ale w systemie Micro 4 trzecie mnożymy wszystko razy 2, więc w stosunku do pełnej klatki to byłoby 90 mm. Cudowny, magiczny obiektyw. Każdy, kto tego obiektywu raz użyje, zakochuje się w nim od razu i na zawsze. I ja tak samo mam. Jaka jest zaleta systemu Micro 4 trzecie? Te aparaty są malutkie. Sam aparat waży, z tego co pamiętam, 0,3 kg. Może 400 gramów. To jest po prostu leciutki aparat. Obiektywy wymienne, obiektywy też leciutkie. To jest wszystko leciutki sprzęt, dlatego można go mieć ze sobą. To jest wszystko mały sprzęt. Oczywiście to, że lekki, ma swoje plusy i minusy. Ciężki aparat troszkę stabilniej leży w dłoni. Tutaj akurat obiektyw bardzo szerokokątny. To najszerszy obiektyw 7 mm, czyli w pełnej klatce odpowiednik 14 mm. Obiektyw doskonały do architektury. To jest akurat cięższy obiektyw z racji tego, że on tutaj po prostu ma masę szkła w sobie. To jest najcięższy obiektyw. Jeden z cięższych obiektywów w każdym razie w tym systemie, obiektyw również Panasonica. Aparat doskonały, ponieważ kręci świetne filmy w rozdzielczości 4K, robi bardzo dobre zdjęcia w rozdzielczości 16 megapikseli. Ja polecam właśnie system Micro 4 trzecie, jeżeli szukacie aparatu, który zawsze będzie łatwo mieć ze sobą i przy sobie. Po prostu one są lekkie. A w przypadku innych obiektywów wyglądają na przykład tak. To jest obiektyw tele z zoomem 45-150, czyli w przypadku pełnej klatki 90 do 300. Obiektyw leciutki, obiektyw, który tak wygląda. To wszystko nie waży nawet kilograma. A jest to masa naprawdę praktycznego sprzętu. Oczywiście nie będziemy mieli tutaj światło czułości takiej jak przy na przykład Alfie 7, Sony Alpha 7. To nie jest aż tak wyczulony na światło aparat. Natomiast przede wszystkim cenowo i wagowo to jest system rewelacyjny i na moje potrzeby w zupełności wystarczający. Z takim aparatem można jechać wszędzie, mieć go w plecaku czy na rowerze. Ten fantastyczny obiektyw Olympus Cuico to jest światło 1.8, także bardzo przyjemne światło do portretu. Genialny, genialny obiektyw. O niesamowitej ostrości, o niesamowitym
kolorze, odzwierciedleniu kolorów, i nikt na świecie nie wie, jak ten obiektyw to robi, że praktycznie nie daje flar w obiektywie. Możemy go wycelować bezpośrednio w mocne źródło światła i praktycznie nie pojawiają się żadne flary. Jakaś tam jedna mała kropeczka gdzieś może błądzi po zdjęciu i tyle. Wybitny obiektywik i bardzo poręczny system. W dodatku bardzo wdzięcznie ten aparat leży w dłoni. Ja często wykonuję zdjęcia trzymając go w dwóch palcach, bo tu jest taki doskonały chwyt i tak wygodny chwyt, że aż miło. Odginany ekran, który możemy oczywiście sobie tutaj zamontować. Możemy go wygiąć w drugą stronę, do siebie, na dół. Także możemy aparat trzymać na wyciągniętej ręce i robić zdjęcia. Miałem ten aparat w różnych dziwnych miejscach, nad morzem, w dżungli, na mrozie. Wytrzymuje wszystko bardzo dobrze. Po prostu bardzo go lubię, chociaż oczywiście są jeszcze lepsze i znacznie bardziej profesjonalne aparaty, ale dla mnie to jest bardzo dobry kompromis. Ten zoom, jakie światło, pyta pan Grzegorz. No, zoom nie ma jakiegoś rewelacyjnego światła, ale to jest w ogóle taki zoom bazowy, kitowy, że tak powiem, ale mimo wszystko i tak robi bardzo przyjemne zdjęcia, a jego światło to jest od 4.0 do 5.6, czyli nie jest jakieś rewelacyjne, ale i tak przyjemne. To jest bardzo ciekawy aparat. To jest obiektyw, przepraszam, to jest również obiektyw Olympusa, ponieważ Panasonic i Olympus to ten sam system, więc obiektywy działają wymiennie. Ja tak naprawdę mam, no, mam tyle samo obiektywów Olympusa, co Panasonica. To jest bardzo ciekawy obiektyw, właściwie typowo filmowy, obiektyw o zmiennej ogniskowej również. Co jest w nim ciekawe, to jest ogniskowa 12-50 mm, czyli całkiem ciekawy zakres, bardzo przyjemny obiektyw do filmowania i w tym celu właśnie go nabyłem. Obsługuje również automatyczny zoom, także możemy bez dotykania, znaczy niekoniecznie ręcznie, ale automatycznie sobie zoomować. Też dosyć leciutki obiektyw. Jeżeli chodzi o piękność, to zdecydowanie piękniejsze są Olympusy. Tak więc, jeżeli szukacie naprawdę pięknego aparaciku, w dodatku srebrnego i w dodatku jeszcze w pełni metalowej obudowie, to Olympus w systemie Micro 4 trzecie jest zdecydowanie piękniejszym aparatem, wzorowanym na klasycznych Olympusach sprzed wielu, wielu lat. Natomiast ja wybrałem Lumixa ze względu na jego bardzo rozbudowane opcje filmowe, które jak wówczas w Olympusie były troszeczkę mniejsze. W Panasonicu, w Lumixie, może się przejęzyczyłem, wybrałem Panasonica, bo miał wtedy więcej możliwości i lepiej rozbudowane funkcje filmowe niż Olympus. Natomiast nowy Panasonic i nowe Olympusy mają pełną stabilizację w aparacie. Ten aparat nie ma stabilizacji w aparacie. Stabilizacja jest w niektórych obiektywach, na przykład w tych obiektywach Lumixowskich, łącznie właśnie z tym obiektywem tele, jest stabilizacja w obiektywie. I tej stabilizacji po prostu trochę brakuje w aparacie. Także nowe modele i Olympusa, i Panasonica już mają stabilizację w środku. No i to się bardzo przydaje, jak wiecie, nie muszę tego mówić. A, pan Grzegorz pisze o Nikonie D90. Ja akurat Nikona nigdy nie miałem, ale oczywiście znam ten model, dużo o nim słyszałem. Na pewno dycha. Nikony to jest rewelacyjny sprzęt. Moi drodzy, Alfa 5000 jest jeszcze mniejsza i lżejsza, co nie do końca jest fajne, pisze Paweł. Oczywiście to ma wszystko swoje plusy i minusy. Rozmiar i waga aparatu działają na jego korzyść lub niekorzyść. Natomiast
Szczerze mówiąc, najczęściej robię zdjęcia iPhone'em, który jest tutaj i z którego leci teraz transmisja, więc nie mogę go pokazać, ale to jest telefon, to jest aparat, który zawsze mam przy sobie i myślę, że za jakiś czas optyka, która już jest kosmiczna w smartfonach, będzie na takim poziomie, że praktycznie w jakimś stopniu, bo nigdy do końca, ale w jakimś stopniu zastąpi duży sprzęt. W dodatku tutaj jest stabilizacja. Tutaj w nowszych modelach mamy już obiektyw szerokokątny, bardzo szerokokątny, zoom, stabilizację. Więc ja jestem wielkim fanem miniaturyzacji i w miniaturyzację wierzę, bo przede wszystkim najlepszy aparat to ten, który zawsze mamy przy sobie, a ja przekonałem się, że tym, który mam zawsze przy sobie, jest właśnie smartfon. Niekoniecznie nawet tak mały i poręczny aparat. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za spotkanie, za ciekawe dyskusje. Jeszcze kiedyś do tego tematu fotografii wrócę i podzielę się jakimiś moimi odkryciami czy też nowinkami. Jestem ciekaw Waszych pytań, więc po prostu dajcie znać, czy to prywatnie, czy na grupie, jeżeli jakiś temat Was szczególnie zainteresuje, albo będziecie mieli jeszcze pytania techniczne. Póki co dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą ciekawą rozmowę. Widzę, że pytań więcej nie ma, więc niniejszym będę się żegnał i życzył Wam spokojnego wieczoru, dobrych fotografii i wykorzystania tych fotografii później niejednokrotnie w Waszych pracach, rysunkach czy akwarelach. Dobranoc, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia jutro o 10.